twórczość Ryszarda Kapuścińskiego, myślę, znam jak każdy przeciętny Polak. No, każdy czytał Cesarza. No, ta wstrząsająca historia o Haile Selassie czy Imperium, o rozpadzie Związku Radzieckiego, no, to jest klasyka. Natomiast to nie miało chyba większego wpływu na decyzję, czy wezmę w tym projekcie udział, ponieważ tutaj jedno słowo mi się ciśnie na usta, nie bójmy się tego słowa, które brzmi nepotyzm. Zostałem zaproszony do tego projektu raz, że jestem podobny do protoplasty tej postaci, a dwa, że reżyserem tego filmu jest moja żona. I myślę, że to był taki decydujący aspekt, dlaczego tutaj się znalazłem.